Kredyt Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza poleca bardzo dobrą ofertę finansową, jaką jest pożyczka na wyjazdy, wakacje i podróże. Oprocentowanie wynosi tylko 6,99% z okresem spłat od 12 do 18 miesięcy. Pożyczka ta pozwoli zaoszczędzić na wydatkach, zwłaszcza w sytuacji użycia wysoko oprocentowanych kart kredytowych. Zaoszczędzone w Kredyt Union pieniądze możesz przeznaczyć na wypoczynek. Pożyczkę można załatwić w każdym oddziale Kredyt Union. Po informacje zadzwoń do call center. Chcesz widzieć wyraźnie? Odwiedź Euro Optical w zachodniej Mississadze. Kompletny serwis optyczny. Najmodniejsze oprawki i okulary słoneczne. Kolorowe szkła kontaktowe. Badanie wzroku na miejscu. Honorujemy wszystkie rodzaje ubezpieczeń. Zapraszamy. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Smile while you save at No Frills Tide Original or Ultra Laundry Detergent 4.9 kg 4.4 liter just $6.97. Wow! Ultra Downy Fabric Softener 2.3 liters just $6.97. Wow! Chicken breast only $1.67 a pound, $3.68 a kilogram. Strawberries 1 pound container only $1.49. Hunt's Thick and Rich Pasta Sauce 680 milliliters just 79 cents. There's more savings in store every day at No Frills. Kredyt Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza poleca bardzo dobrą ofertę finansową, jaką jest Convertible Mortgage. Jest to pożyczka hipoteczna 5-letnia ze zmiennym oprocentowaniem, które jest zawsze niższe o 0,4% od stopy bazowej Prime Rate. Pożyczkę tę możemy w każdej chwili zamknąć na stałe oprocentowanie. Aktualne oprocentowania można sprawdzić w oddziałach, dzwoniąc do call center lub na stronie internetowej Kredyt Union. Zapraszamy! Misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej pragną poinformować, że Senat Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odznaczył prowincję Matki Bożej Wniebowzięcia Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów w Toronto medalem za zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Odznaczenie to, jak napisał rektor uczelni ksiądz Stanisław Wilk, jest dowodem uznania za ofiarną działalność na rzecz Uniwersytetu. Uroczystość wręczenia medalu odbędzie się jutro, w niedzielę 6 kwietnia w kościele świętego Kazimierza w Toronto w czasie mszy świętej o godzinie 11.15, której przewodniczył będzie ksiądz arcybiskup Józef Życiński, wielki kanclerz KUL-u, który również wygłosi homilię. Obecny będzie także doktor habilitowany Mirosław Klinowski, prorektor do spraw nauki i współpracy z zagranicą. Informujemy Państwa, że dziś o godzinie 10 wieczorem na stacji telewizyjnej Omni 1 odbędzie się premierowa projekcja filmu dokumentalnego pod tytułem Johnny Lombardi – The Great Communicator. Godzinny film zrealizowany przez Grace Fusile Lombardi oraz Leniego Lombardi, syna zmarłego kilka lat temu założyciela stacji radiowo-telewizyjnej CIN, prezentuje drogę życiową Johnny'ego Lombardi, syna biednych włoskich imigrantów, który odegrał kluczową rolę w tworzeniu wielokulturowych mediów radiowo-telewizyjnych w Kanadzie. Wśród ponad 35 przyjaciół, członków rodziny i osobistości życia społeczno-politycznego Kanady, dzielącymi się w filmie wspomnieniami o pionierze mediów wielokulturowych, są były premier Jean Chrétien, były szef kanadyjskiego komitetu do spraw radia i telewizji Charles Dalfen oraz Ted Rogers, prezes i CEO Rogers Communications. Film zostanie powtórzony za tydzień, 12 kwietnia o godzinie 5 po południu, również na stacji Omni 1. Zarząd Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej zaprasza do udziału w uroczystościach upamiętniających 68. rocznicę zbrodni katyńskiej w niedzielę 13 kwietnia. O godzinie 11.15 w kościele świętego Kazimierza zostanie odprawiona msza święta za pomordowanych w Katyniu, a po mszy spotkamy się pod pomnikiem katyńskim, gdzie odbędą się uroczystości związane z uczczeniem rocznicy tych tragicznych wydarzeń. Zapalenie świeczek, złożenie wieńców i apel poległych. Towarzystwo Różańca Świętego parafii świętego Kazimierza w Toronto zaprasza na wiosenny bazar w sobotę 12 kwietnia od godziny 8.30 do 14 w sali parafialnej przy 156 Roosevelt Avenue. Przysmaki kulinarne oraz dużo atrakcji. Klub Miłośników Książki zaprasza na spotkanie z pisarką Ewą Stachniak, autorką książek Konieczne Kłamstwa i Ogród Afrodyty. W poniedziałek 7 kwietnia o godzinie 19 w bibliotece Brentwood przy 36 Brentwood Road North, niedaleko skrzyżowania Royal York i Bloor.
Zdrój Entertainment i zespół Mr. System zapraszają na wielki bal wiosenny w sobotę 19 kwietnia w eleganckim Capital Banquet Center przy 6435 Dixie Road w Mississauga. Gorąca kolacja z winem serwowana przez polski personel oraz pełna nowości muzyka zespołu Mr. System to gwarancja dobrej zabawy. Bilety w cenie $40 do nabycia we wszystkich biurach Piast Travel. Pegas Art Production zaprasza na komedię kostiumową pod tytułem Władza, prezentowaną przez Teatr Narodowy. To błyskotliwa sztuka o mechanizmach władzy, politycznej, ekonomicznej i władzy panowania nad ludźmi. Na scenie same znakomitości, a wśród nich Janusz Gajos, Piotr Adamczyk, Anna Chodakowska i Karolina Gruszka. Władza 4 maja, Living Art Center w Mississaudze, godzina 15 i 19.30. Bilety w księgarni Pegas, Pegas w Starskim, Pegas for You w Mississaudze i w Brampton, w Polimeksie, w Delikatesach Kmicic i Polka, Wawel Goplana w Hamilton, a także w kasie Living Art Center. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Polskiego Studia. Życząc Państwu udanego i słonecznego weekendu, żegnam się. Do zobaczenia. Celebrating our differences for 41 years. Chin Radio and Television International.